Dobra, zaczynamy dzień pierwszy. Dzisiaj mamy tak, złota owsianka, mieszanka warzyw chińskich z tofu dwa razy będę jadł i... Co, idziemy to na... A na kolację brownie z batata. Mleko kokosowe mamy już gotowe. I dobra, co tu się dzieje dalej? Pastę zblendowaną, potem podgrzewamy olej, dodajemy kurkumę, dodajemy płatki, sól, ksylitol. Powiem wam, że bałem się tej kurkumy, a wyszło naprawdę super. Tak wygląda finalnie moje śniadanie, a zajęło nam to... ...12 minut. Robiłem to trochę nieudolnie, więc na pewno można to zrobić znacznie szybciej. Nie wiem, czy to widać, bo w tej kamerze nie mam wizjera, ale śniadanie prawie zjedzone. Jestem pozytywnie zaskoczony. Powtórzę jeszcze raz, że bałem się kurkumy. Okazała się całkiem smaczna. Bardzo ciekawe, intrygujące połączenie słodko-pieprzne z kurkumą. Także bardzo fajne danie. Jedyny na razie problem dla mnie to jest to, że nie jestem przyzwyczajony do obfitych śniadań. Było mi to ciężko zjeść, ale już kończę. Udało się. Przygotujemy dwa obiady naraz. Jutro rano mam koło 6 pociąg, więc nie będę miał jak przygotować tego obiadu. Żeby nie marnować czasu, dzisiaj zrobimy naraz taką mieszankę chińskich warzyw z ryżem basmati i do tego dorsza pieczonego w pergaminie. Dorsz kupiony, mieszanka kupiona, trochę warzyw. Ryż basmati biały mój ulubiony też jest. Zaczynamy od gotowania ryżu. Jak tylko się woda ugotuje, zmniejszamy ogień na minimalny i gotujemy pod przykryciem. Nawet nie trzeba mieszać, ale można. W międzyczasie przygotuję warzywa. Trzeba je obrać i pociąć w plasterki. Rybę będziemy robić, dorsza będziemy ciąć też na plasterki. Tam w przepisie było, żeby się robić to w pergaminie, ale nie jestem pewien, czy go mam, więc robimy w takiej szklanej brytwance. Zapieczemy to w piekarniku, który już się grzeje. A w międzyczasie będziemy robić na łoku warzywa chińskie z sosem sojowym, którego zapomniałem kupić, więc użyjemy sosu rybnego. Damy trochę soku z cytryny. Na kolację mamy brownie z batata, jest batat, mąka kokosowa, daktyle, kakao i jagody. Zobaczymy, jak tam pierwsze w moim życiu brownie. Wygląda ładnie. Pierwszy dzień za nami, zjadłem już 4 posiłki, były naprawdę obfite. Nie jestem przyzwyczajony jeszcze do tak dużej objętości jedzenia. Ciężko było mi zjeść szczególnie śniadanie i drugie śniadanie. Nie lubię jeść za dużo rano, ale będę się próbować przyzwyczaić. Nic nie podjadałem, także 100% sukces, sen zakończony. Starcie z pierwszym dniem. Jedynie tylko miałem problem z wypiciem 3 litrów wody. Nie udało się, wypiłem około 2 litrów. Ale będziemy próbować jutro.